Janki, Anwar Centrum. Dzisiaj mamy SA424. Teraz drugie podejście. Wcześniej pokazywałem Wam go z tą grobowiązarką na terenie dziewiczym. Teraz na terenie, który już jest przygotowany. Najpierw przeszedł nam tu YT235 z SB145, czyli z grobowiązarką o szerokości 145 na ciągniku 35-konnym. A więc materiał mamy podszykowany wstępnie. Teraz nazwijmy to obróbką finalną. Czyli tak to powinno wyglądać, końcowe przejście po już przygotowanym terenie. Nie siejemy na kamienie, nie siejemy na pierwszym przejściu. Dociążony ładowaczem. To nie jest wersja podstawowa. I bardzo ważna rzecz, obroty silnika. Wałek ma mieć 540, czyli pracujemy tam, gdzie mamy napisane rated. Im bardziej jest grunt przygotowany, im lepiej jest rozgarnięty. Jeśli po grobogryzarce, tak jak tutaj mieliśmy wcześniej, przejdziemy jakąś kratą, przerównamy, nie będzie tych paseczków, które tu nam wychodzą. My raczej pokazujemy tutaj możliwości ciągnika z konkretnym osprzętem. Nie jesteśmy tutaj, aby Wam pokazywać, jak robić roboty, jak wykonywać na gładko, jak uzyskiwać efekt. Marcin pokazuje po prostu przejścia maszyny, pokazuje jak ona się zachowuje. To jest nasz cel. Stabilność i tym podobne. Materiał był przygotowany. Na wcześniejszym filmie, jeśli go znajdziecie, była ta sama maszyna w kamieniach, w twardym. Oczywiście tamtą robotę powinna zrobić zwykła grobogryzarka prosta. Tutaj mamy pokazane już po przejściu, czyli tak jak powinniśmy wejść maszyną z siewnikiem. Ale teren nie jest przegarnięty. Kręcimy jak zawsze w tym samym miejscu. Powiem Wam szczerze, że żeby zrobić Wam prawdziwe pokazy i te porównania z naszymi operatorami na naszym terenie, musieliśmy niestety kupić sobie ten osprzęt. Dlatego nie pokazujemy Wam sprzętu na R2, nie pokazujemy Wam sprzętu na moratorii, pokazujemy Wam ten osprzęt z średniej lub niższej półki. Obciążenia są te same. Cokolwiek nie uzyskacie na lepszym osprzęcie, na lepszych nożach, na lepszych grobogryzarkach, zawsze będzie im plus. Seria SB, czyli ta seria dalekowschodnia, seria tak zwana chińska, stawia największe obciążenie dla traktora. A my tu chcemy Wam pokazać, jak to faktycznie będzie pracować. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jednak będziecie głównie z tego sprzętu korzystać. Więc jego też przymierzamy do maszyn, jego Wam tutaj pokazujemy. To, co na pewno Was zainteresuje, to to, że próbowaliśmy też ten tańszy osprzęt z innymi nożami. Wyobraźcie sobie, jak założymy noże od R2, od moratorii,
to robi się jeszcze fajniej i wydajność się robi bardzo ciekawa. Więc na pewno warto, na pewno to jakaś moja podpowiedź. Jak widzicie, robota idzie błyskawicznie. Hydrostat nie robi sobie żadnego, nic z tego, tutaj z tego obciążenia. Idziemy płynnie do przodu. My nie zajmujemy się osprzętem, zajmujemy się ciągnikami. Więc zapraszam Was po ciągniki. Pokazuję Wam, który osprzęt jak do naszego sprzętu. Pokazuję Wam Janmara. O sprzęt pytajcie o sprzętowców. U nas raczej tylko i wyłącznie w zestawie z maszyną. Ale zobaczcie, jak to ładnie idzie, jak to bardzo płynnie nam poszło tutaj. Pamiętajcie, że ten teren nie był maksymalnie przygotowany. Glebogryzarka jest po prostu zdjęta z palety, założona, nie jest ustawiana, nic tutaj nie było robione.